Szanowni Państwo, witam serdecznie. Zapraszam Państwa na kolejny mój wykład z cyklu mistrzowie prawa dla branży TSL. Tym razem przedstawię Państwu podczas wykładu aż 33 gotowe rozwiązania, 33 porady prawne pokatalogowane w kilku zakresach dotyczące kilku gałęzi prawa, prawa i ekonomii poniekąd. Zaczniemy, proszę Państwa, wykład. Od najbardziej, można powiedzieć, pilnego, palącego zagadnienia, czyli od wejścia, związanego z wejściem w życie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorstwów, Przedsiębiorców, w którym gromadzone są, gromadzone będą wszystkie tak zwane poważne i najpoważniejsze naruszenia przedsiębiorców. Jak Państwo zapewne już doskonale się orientujecie, skutkiem zgromadzenia określonego pakietu tzw. najpoważniejszych naruszeń jest bądź to utrata dobrej reputacji, bądź to utrata licencji, bądź też utrata możliwości de facto rozwoju przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie możliwości w uzyskania kolejnych nowych Wypisów z licencji. W związku z powyższym jest to problem niesłychanie ważny dla każdego przedsiębiorcy, i tego maleńkiego, i tego średniego, i tego dużego, lub bardzo, bardzo dużego, bo zagadnienie to warunkuje w ogóle możliwość funkcjonowania na rynku transportowym, więc z jednej strony jest, wydaje mi się, że dla Państwa niesłychanie istotne, aby poznać, za jakie naruszenia. Można utracić owe uprawnienia do realizacji transportu, a z drugiej strony, w jaki sposób zrehabilitować, ja są takie środki rehabilitujące, w jaki sposób zrehabilitować, się, aby pomimo powstania tych naruszeń jednak dalej, nadal móc funkcjonować na rynku transportowym. I temu zagadnieniu poświęcimy niesłychanie ważnemu, odpowiednio dużo do jego wagi czasu, proszę Państwa. W związku z powyższym, to jest nasz taki, można powiedzieć, motyw przewodni najbliższych. Wykładów. Ale oprócz tego stali bywalcy doskonale wiedzą. Że wykłady zawsze mają charakter holistyczny, dotyczą odnoszą się do różnych gałęzi prawa, tak jest i tym razem. W związku z powyższym między innymi dokonamy analizy zakresu prawa pracy. W tym konkretnym przypadku w dobie nadchodzącego ewidentnie wielkimi krokami, każdy z nas chyba odczuwa kryzysu w branży transportowej, przesilenia w branży transportowej. W Przeanalizujemy, proszę Państwa, takie instrumenty prawa pracy, które pozwalają nam zmniejszyć i to radykalnie, zmniejszyć koszty obsługi funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Podam w związku z powyższym 49 gotowych rozwiązań, zapisów, konstrukcji, można powiedzieć, instytucji prawa pracy, które statystycznie w, ograniczają koszty bądź eliminują ryzyko roszczeń kierowców o około z milion złotych w przeliczeniu na każdych stu kierowców. Oczywiście różnie może się to kształtować w różnych przedsiębiorstwach, ale mówimy o określonym rzędzie wielkości. W kolejnym, w kolejnym panelu proszę Państwa dużo poświęcę, uwagi dużo poświęcę w kodeksowi spółek handlowych. Dlaczego? Otóż w internecie można bardzo często przeczytać, podczas wielu wykładów można usłyszeć, że bardzo korzystną konstrukcją dla przedsiębiorstw transportowych i to korzystną ze względów podatkowych i pozapodatkowych, egzekucyjnych jest przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę zookomandytową. Otóż proszę Państwa, choć Kodeks spółek handlowych dopuszcza taką możliwość, to prawda, to należy wiedzieć, że sama formuła przekształcenia w dotychczasowej działalności w spółkę z w branży transportowej, w mojej ocenie, w mojej opinii, jest absolutnie niedopuszczalna. Należy, mówiąc prost, zastosować inną formułę, równie korzystną podatkowo, ale dopuszczalną i legalną dla branży dla przedstawicieli branży transportowej i temu zagadnieniu, proszę Państwa, też poświęcę znaczącą część czasu, ale w, jak wspomniałem, wykład ma charakter holistyczny. W związku z powyższym kolejny panel jest poświęcony, będzie poświęcony wykładom na temat europejskiego prawa pracy. A dokładnie rzecz biorąc, europejskiego prawa pracy kierowców, a jeszcze ściślej rzecz ujmując, wyjątków od zasad okresów, dotyczących okresów wprowadzenia przerw i odpoczynków wynikających z rozporządzenia 561 z 2006 roku tej Europejskiej. Wiemy, że to rozporządzenie kształtuje zasady ogólne dotyczące okresów wprowadzenia przerw i odpoczynków, ale już bardzo niewiele osób z branży TSL wie iż Komisja Europejska wyemitowała aż 12 wytycznych, które bardzo poważnie modyfikują te ogólne zasady wynikające z rozporządzenia 561. I mało tego, modyfikują je w sposób, w mojej opinii, bardzo korzystny dla przedsiębiorców transportowych. Więc znajomość owych wytycznych jest, może być źródłem dla Państwa przewag biznesowych na krajowym i europejskim. Rynku transportowym, więc w mojej ocenie naprawdę warto poznać te kilkanaście kluczowych wyjątków pozwalających czasami znacznie dłużej prowadzić pojazd, czasami przerwać przerwę lub przerwać odpoczynek podczas załadunku lub rozładunku etc. etc. Proszę Państwa, kolejny element i kolejny panel poświęcę. Krajowemu i Europejskiemu Prawu Ubezpieczeń Społecznych, zwłaszcza w kontekście uzyskania dokumentu A1 dla pracowników delegowanych do krajów Unii Europejskiej. Jak wiemy, od wielu miesięcy mamy poważny problem z uzyskaniem przedmiotowego dokumentu, i trzeba wiedzieć, że częściowo ów problem jest pochodną. Pewnych błędów, można by powiedzieć technicznych, podczas występowania z wnioskiem o wydanie druku A1. Sam byłem świadkiem w Ministerstwie Pracy, podczas spotkania z ministrem, wiceministrem pracy, dyskusji urzędników ministerstwa, którzy podczas tego spotkania przedstawili co najmniej trzy koncepcje. Wypełnienia wniosku o uzyskanie druku A1. W konsekwencji wystąpiłem do Ministerstwa Pracy z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska. Takie stanowisko oczywiście uzyskałem, i za co zresztą Ministerstwo bardzo dziękuję, i w, 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 owym stanowiskiem Ministerstwa z Państwem bardzo chętnie podzielę się podczas najbliższego. W wykładu, zresztą nie tylko stanowiskiem, stanowiskiem Ministerstwa Pracy, ale także stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które w międzyczasie również napłynęło do nas i tymi informacjami z Państwem się podzielę. Proszę Państwa, stali bywalcy znowu doskonale wiedzą, stali bywalcy wykładów, które prowadzę, że są to wykłady niekrótkie. Najczęściej 8 godzinne, czasami na Państwo życzenia dłuższe, ale tematyka, którą poruszamy, jest niesłychanie złożona. W mojej opinii prawo jest przedmiotem ścisłym w związku z powyższym każda półprawda jest stuprocentową nieprawdą, a w związku z powyższym nie można ograniczyć wykładu do paneli trwających 15-20 minut. Trzeba wyczerpująco. Bardzo dokładnie poddać analizie i wyjaśnić wszelkie kwestie i problemy prawne. Stąd też, proszę Państwa, zapraszam Państwa na taką właśnie niekrótką, ośmiogodzinną ucztę prawa w, nie tylko dla prawników, ale również dla Państwa, dla wszystkich uczestników, ale tylko z korzyścią dla Państwa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam. Do zobaczenia na najbliższym wykładzie. Dziękuję.